30 kwietnia 1918 roku dziennik Wileński donosił o sytuacji Polaków na Rusi i Ukrainie, przypominając o zbrodni w Sławucie i zamordowaniu księcia Romana Sanguszki. Powiaty żytomierski, owrócki i berdyczowski przedstawiają obraz zupełnego zniszczenia. Dwory, parokrotnie rabowane, zostały w końcu spalone. Jak wykrzykiwali chłopi, szczop pany Nevernuys. Po naciskach Rady Regencyjnej niemieckie władze okupacyjne zgodziły się na rozbudowę siły zbrojnej Królestwa Polskiego. 1 maja 1918 roku Inspektorat Kursów Wyszkolenia został przemianowany na dowództwo Brygady Piechoty, zaś w skład utworzonej pierwszej brygady weszły dwa pułki piechoty. Dowódcą brygady z woli Rady Regencyjnej został Henryk Minkiewicz. W Warszawie i innych polskich miastach trwają obchody 127. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. W katedrze świętego Jana odprawiona została msza święta, którą celebrował regent arcybiskup Aleksander Kakowski. W prezbiterium zasiedli Zdzisław książę lubomirski i członkowie Rady Stanu. Wieczorem w Teatrze Wielkim odegrano dwa galowe przedstawienia – Straszny Dwór i Halkę. 6 maja 1918 roku Niemcy wystosowali ultimatum, uznając obecność polskich jednostek na Ukrainie za złamanie warunków Traktatu Brzeskiego, zażądali od Polaków złożenia broni. Dowódca korpusu, generał Józef Haller, zarządził ostre pogotowie we wszystkich jednostkach. Niemcy wycofali ultimatum, ale zaczęli ściągać posiłki pod Kaniów, gdzie 11 maja dojdzie do bitwy. 3 maja, 130 lat temu, urodził się pierwszy ułan II Rzeczypospolitej, Władysław Belina Prażmowski. Słynna siódemka Beliny stała się pierwszym oddziałem kawalerii legionowej, uczestnik walk o niepodległość Polski i wojny polsko-bolszewickiej. W odrodzonej Polsce został prezydentem Krakowa i wojewodą lwowskim. Należał do tych ludzi Piłsudskiego, na których marszałek polegał bezgranicznie.